Szanowni Państwo, na początku września tego roku rozpoczął się remont obiektu, w którym się znajdujemy. Dzisiaj dokonany został robił techniczny zawód kompleksu sportowego przy ulicy Partyzantów 3. Całkowity koszt prac remontowych w ramach zadania remont wielofunkcyjnych tam sportowych gospodarowych przy ulicy Partyzantów 3 wraz z otaczającą infrastrukturą wyniósł dokładnie 1 457 960 zł i 39 groszy. Warto podkreślić, że na realizację tego zadania miasto Ostrołęka uzyskało wsparcie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 643 800 zł. Wcześniej rzecz jasna został opracowany projekt remontu wraz z kosztorysem oraz sporządzony wniosek o dotację, który został bardzo wysoko oceniony. Proszę Państwa, hala sportowa przy ulicy Partyzantów zniżona do tego kształcie została oddana do użytku 27 lipca 1972 roku. Wcześniej w tym samym miejscu znajdował się znacznie zdrowniejszy drewniany obiekt sportowy, który spełniał obowiązkowanie odmiany swoją funkcję. Ćwiczyli w nim głównie tenisiści i ciężarowcy. W grudniu 1968 roku ta stara hala spłonęła. Niemal natychmiast podjęta została wówczas decyzja o odbudowie hali i jednocześnie rozbudowie tego obiektu w zakresie administracyjno-socjalnym. Latem 1972 roku Ostrołęka została nowoczesna, jak na tamte lata, obiektu sportowego. Końcówka lat 70. i pierwsza połowa lat 80. ubiegłego wieku to czas bardzo intensywnej eksploatacji obiektu. Trenowali tu m.in. piłkarze, siatkarze, ciężarowcy, pasażerzy, tenisiści. Hala była też bazą dla ostrołęckich kolarzy. W hali przez kilkanaście miesięcy, proszę Państwa, na ciekawostkach, stał ośrodek przygotowań olimpijskich. W podnoszeniu ciężarów to było sporym wyróżnieniem dla naszego miasta. Ostatecznie jednak z ośrodka nie wyszedł żaden olimpijczyk, ale wśród trenujących do stulecia byli mistrzowie Polski, medaliści, mistrzów Europy i świata z Janem Niedźwiedzkim na czele. Co ciekawe, hala spełniała też funkcję hotelową, później mieszkalną. W czasach PRL-u, mam tu na myśli głównie lata 70. i 80., dość często odbywały się różne imprezy okolicznościowe, wiece polityczne czy też zebrania partyjne, ale też wydarzenia o charakterze na przykład kulturalnym. Ja osobiście muszę Państwu powiedzieć, że byłem tutaj na niedużym osobiście do spółku koncercie z podcastów na koncerty i wspomniane już wydarzenia kulturalne również tutaj miało miejsce. Jednak w pamięci mieszkańców naszego miasta myślę, że pozostały przede wszystkim wydarzenia sportowe. Teraz słów kilka na temat tego, kto tu gościł, co tutaj się działo. A działo się, proszę Państwa, na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat naprawdę wiele. I myślę sobie, że wielu z Państwa na pewno pamięta wspaniałe mecze siatkówki, mistrzostwo ówczesnej drugiej ligi, czy też finał Pucharu Polski w siatkówce z udziałem naszej drużyny w październiku 1978 roku. W tej hali, przepraszam, grali wiele razy wielokrotnie reprezentanci Polski w siatkówce. Między innymi Tomasz Wójtowicz, Ryszard Bosek, Alojzy Świderek, czy Wojciech Żyzler. W hali gościł również legendarny trener siatkarskiej reprezentacji Polski, Hubert Wagner. Rozgrywane były też liczne turnieje bokserskie najwyższej rangi. Boksowali w tej hali m.in. Andrzej Kłoda, Dariusz Kukalczewski czy bracia Skrzyczowi. W hali odbywały się też wielokrotnie zawody w podnoszeniu ciężarów, w obiekcie gościli wybitni polscy sztangiści, m.in. medaliści olimpijscy Zygmunt Malcerz i Waldemar Krynicki. Rozgrywane były wreszcie mecze drugiej ligi tenisa stołowego oraz w różnej rangi turnieje towarzyskie. Myślę, że ostrołęccy mają w pamięci opisy najlepszych w historii tej dyscypliny polskich zawodników, mam na myśli Andrzeja Kłodę i Leszka Lukarskiego. Proszę Państwa, w latach 80. obiekt tętnił życiem. Swoją siedzibę miało to m.in. między KSR i WRKS Ziemia Górbiowska. Po przemianach w naszym kraju w roku 89 nastało niestety
wybudowane zostało ogrodzenie kompleksu tej strony ulicy Partyzantów. Wykonano wreszcie dodatkowe elementy zewnętrzne. Mam tu na myśli zadaszenia wejść, przedłużenie biegowych. Wyremontowana została instalacja elektryczna, przed halą dokonano utwardzenia terenu i wykonano parking. Proszę Państwa, zakupiono także zamontowane wyposażenie. Mam tu na myśli tą nową kamicę wyników, kamicę do koszykówki, bramki ruchowe, widać, że zbudki do tenisa ziemnego, zbudki do siatkówki, siatkę ochronną na ściany. Na zewnątrz, proszę Państwa, na tribunie zewnętrznej pojawiły się nowe siedziska, ponad 300 sztuk. I tutaj w ramach również Państwo siedzicie na zainstalowanych wodnikach, to jest 324. Proszę Państwa, tutaj po raz kolejny mam do tego obiektu, był zakład budowlany pana Tadeusza Jastrzębskiego z Nowajki. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję panu Tadeuszowi za to, że wykonano pracę. Proszę Państwa, dzisiaj ja i moi współpracownicy ogromnie cieszymy się z faktu oddania Tadeusza Buchani. Najbardziej myślę, że cieszymy się z kolejnych sportowców i uczniowie szkół z terenu Wojciechowskiego, którzy będą również korzystać.